Cześć, z tej strony Justyna z kanału kochamzabawki.pl. Dzisiejszy odcinek na pewno spodoba się wszystkim fankom serialu Violetta. Mam tutaj lalkę przedstawiającą główną bohaterkę. Lalka jest od firmy Simba, przeznaczona dla dzieci od 3 roku życia. Violetta, którą pokażę Wam w dzisiejszym odcinku, należy do serii lalek śpiewających. Aby uruchomić piosenkę z serialu, wystarczy wcisnąć przycisk na jej brzuchu. Jak pamiętamy z serialu, historia Violetty jest dosyć przejmująca. Straciła ona mamę, gdy była malutką dziewczynką. Jej mama również była piosenkarką. Dziewczyna odziedziczyła po mamie ogromny talent wokalny. Jednak jej tata chciał uchronić ją przed losem jej mamy, dlatego starał się, aby dziewczyna nie mogła sprawdzić swoich sił w śpiewaniu. Natomiast mogła grać na różnych instrumentach. Wszystko zmieniło się, kiedy tata wraz z córką przeniósł się do ich rodzinnego miasta, do Buenos Aires. Tam dziewczyna zaczęła uczęszczać do szkoły muzycznej, w której rozpoczęła się jej taka prawdziwa przygoda z muzyką. Lalka nie przypomina może bohaterki z serialu, ale ma też kilka cech wspólnych. Między innymi piękne brązowe włosy. Jej włosy sięgają aż do pasa, są zakręcone w piękne korkociągi. Pod nimi widzimy ukryty głośnik, z którego płynie nasza ulubiona piosenka. Twarz Violetty prezentuje się bardzo skromnie. Ma ona brązowe oczy podkreślone złotym cieniem, a także delikatne różowe usta. Lalka ubrana jest w bardzo ładną sukienkę w kolorze jasno-różowym. Cała składa się z dwóch warstw. Mamy tutaj na górze siateczkę, która ozdobiona jest kropeczkami, a pod spodem mamy różową sukienkę. Sukienka jest na grubych ramionczkach. Przy kołnierzyku widzimy, że jest oprzyta taką tasiemką falistą, właściwie przy dekolcie. W pasie mamy przewiązaną wstążeczkę w takim samym kolorze. Do tego stroju Violetta założyła różowe półbuty na obcasie, które są zapinane nad kostką, dzięki czemu na pewno nam nie spadną. Do zestawu dołączona została szczotka, dzięki której możemy pielęgnować włosy naszej lalki. Szczotka jest w takim różowo-fioletowym odcieniu. Nie jest może wykonana z najlepszej jakości plastiku, ale myślę, że wystarczy do czesania włosów lalki. Ostatni element zestawu to torebka. Torebka jest w kolorze różowym. Przy zapięciu widzimy kolor fioletowy, a także przywieszkę z gwiazdką. Torebka jest na długim pasku, dlatego lalka może ją nosić na ramieniu. Lalka Violetta, którą pokazałam Wam w dzisiejszym odcinku, prezentuje się całkiem nieźle. Ma ona naprawdę piękne włosy, uczesane w korkociągi. Możemy z nich tworzyć różne ciekawe fryzury. Twarz prezentuje się dosyć skromnie i nie jest ona podobna do bohaterki serialowej, co niestety działa na jej niekorzyść. Sukienka jest bardzo ładna. Dobrze dopasowana, robi bardzo pozytywne wrażenie. Możemy ją zmieniać, możemy ją bez problemu odpinać, ale myślę, że nie ma takiej potrzeby, gdyż lalka prezentuje się w niej naprawdę bardzo ładnie. Buty również są dobrze dopasowane, nie spadają, co często zdarza się u lalek z tej firmy. Na szczęście mamy tutaj zapięcie nad kostką, które uniemożliwia bucikom poruszanie się bez naszej wiedzy. Dodatkowe akcesoria to szczotka, a także torebka. Są wykonane całkiem nieźle. W całości prezentują się naprawdę dobrze. Dodatkowy atut lalki to oczywiście jej umiejętność śpiewania piosenki. To również, myślę, spodoba się wszystkim fankom serialu. Ja lalkę oceniam na 4 gwiazdki, a Was zapraszam do komentowania mojego filmiku, oceniania tej właśnie lalki, a także oglądania kolejnych recenzji na kanale kochamzabawki.pl. Do zobaczenia!